I have one question for you. When you will start play for Piast? Are you ready? I'm ready, but you must you must ask to the coach. This week? Two opportunities. I hope. Yeah. Wolko? Cześć. Po polsku dzisiaj mówisz do mnie. Tutaj ja już strzeliłeś piątą bramkę już. Tak, piąta. Dużo czy mało dla ciebie? Dużo? Moczała poka. Tutaj cię zapraszam, chłopaki pracują. Tak sobie. Pięć to jest tak sobie? Ja muszę strzeli pięć bramka. Dwa zdania, Seba. Jakaś pozytywna energia na ten ciężki poniedziałek. No cóż, my się cieszymy z tych punkcików, nie? Żyjemy jeszcze meczem, znaczy do analizy i... Zanalizowaliście już go, czy jeszcze nie? Nie, jeszcze dzisiaj nie było na to czasu, ale myślę, że jutro jeszcze przed treningiem będziemy mieli odprawę, także fajnie i co, już myślimy po odprawie o kolejnym meczu i... O którym? O pucharze czy Arka? No nie. O pucharze. Najpierw jest puchar, potem mecz ligowy. Ty jesteś piłkarzem, nie? Dałeś się nabrać. Ale czekaj, ty mi przypominasz tego. Mateusza Klicha. Jest tak. No, zostawimy to. Patrzysz na liczbę? To jest dla ciebie ważne? Czy asysta, czy że wygramy? Co jest dla najważniejsze dla napastnika? Napastnika ważny, gdzie jest bramkarz. Bramka. Liczy się najważniejsze, liczy się sekwenta. O. Najważniejsza jest, tak? Mas importante. Tak. Z meczu na mecz się nastawiamy pozytywnie i tak będzie dobrze, mam nadzieję. Jesteś zadowolony z swojej postawy, czy jesteś już, bo wiesz, siłą rzeczy cię porównują do Dzika, bo młodzieżowiec, tak? Nie czujesz tej presji? Kurczę, ciężko mi powiedzieć tak naprawdę, w sensie tu jeszcze nie było tego wymogu tego młodzieżowca i też to walczyłem o ten skład. No, tutaj to samo, myślę, że nie chcę być odbierany tak, że jestem młodzieżowcem i przez to gram. Także na treningach walczę, chłopacy też walczą, napierają z tyłu, także trzeba dawać z siebie jeszcze więcej. Właśnie w tych meczach jak szansę dostaję, to chcę pokazywać się z jak najlepszej strony i żebym został po prostu w składzie jak najdłużej. A może być dobry napastnik bez bramek, ale dużo asyst, walka. Piotrek. Piotrek, Papin. Albo nawet Patryk teraz. Patryk Tuczyński. Nie ma bramki, ale to jego gol był. Naprawdę. Ale supporters. Fani. Fani chce bramka. Tylko bramka. Nie. Nie ma co ukrywać, że to jest na pewno duży plus dla nas młodzieżowców, młodych chłopaków, że jest ten wymóg w tym sezonie wprowadzony i jest to na pewno dla nas, tak jak mówię, na plus, ale. Ale nie chcę być przez to, nie chcę być odbierany przez innych tak, że jestem młodzieżowcem i tylko gram, dlatego na meczach czy na treningach chcę dawać siebie jeszcze więcej, żeby wnosić do drużyny no, tej jakości. To dzięki Patrykowi, gracias a Patryk, dzięki Patrykowi mamy gola. Tak. Bardzo ważny. Bardzo ważny, nie? Ważne jest pracować, ciężko i... Nie wiem po polsku, en español. No sé, nie wiem. Necesitan trabajar fuerte, en plan. Pracować ciężko. Jak nasi chłopaki od Murawy, pozdrawiamy ich. Prawda. Ciężko pracują, wszyscy ciężko. Potrzebujemy dobrej Murawka? Tak, Murawa. Chodzi mi o tych napastników. Jorge strzelił bramkę, ale tutaj Patryka duża praca przy tej bramce na 2-1. Nie, no pewnie dobrze się zachował, że tam obrońców na plecy i dzięki temu strzeliliśmy bramkę, także cieszy to, że wszedł. Ale nie strzelił, no i teraz... Znaczy, no nie strzelił bramkę. Kibic powie, no nie strzela, napastnik nie strzela. No i... Nie strzelał, no ale często tak jest w piłce, że po prostu napastnik z samym swoim ruchem pomaga drużynie, bo ściągnie obrońców na siebie, otworzy komuś możliwość wejścia na jakąś lepszą, korzystniejszą sytuację, także... Nie jest tak zawsze, że po prostu napastnik musi strzelać te bramki, ale że pomaga drużynie i już to jest mniej istotne, kto te bramki strzela, ale żebyśmy wygrywali te mecze. Zadowolony jesteś z meczu nie. Z Rakowem? Jestem wesoły, ponieważ chcemy trzy punkty. Chcieliśmy trzy punkty. I mamy te trzy punkty. Tak. Ale styl gry? Nie dobrze, ale często potrzebujemy tylko trzy punkty. Jorge, wiadomo, jest takim zawodnikiem, który kreuje tą grę i strzela te bramki, także oby został w takiej dyspozycji. Dajesz już maks siebie, ile możesz, czy możesz dać jeszcze więcej? Nie, na pewno nigdy nie jest tak, że to jest już maksimum. Zawsze jest coś do poprawy, także
Analizuję też swoje mecze. Wiem, nad czym mam pracować. Rozmawiam z czy trenerzy też zwracają na analizach na to nam uwagę, także wiem, nad czym pracować i staram się to poprawiać. Teraz mamy dwa mecze w tym tygodniu. Dużo, tak. Znowu. Puchar? Ja lubię grać, ja lubię. Puchar teraz myślę. Drużyna będzie grać. A potem gramy wyjazd do Arki, do Gdynia. Tak, o, bardzo daleko Gdynia, bardzo daleko, 7 godzin do busu. Autobus, tak. Ale tak chcę wygrać Gdynia. Skąd bierz motywację, jak wstaję rano? Dobre pytanie, ja nie wiem w zasadzie. Ona jest po prostu sama w sobie. Cieszę się, że dziś wstałem, mogę przyjść na trening, robić to, co kocham i tego wam też życzę, żebyście cieszyli się z tego, co w życiu robicie i miłego poniedziałku. Spokojnie, zaczynamy trudny tydzień razem. Like every week, we must work on our life, so like that. Mam tylko dać dobrą rzecz, tak? Tylko to, co dobre. Tylko dobre. Ale to był twój pierwszy wywiad po polsku. Nie. Trochę. Krok po kroku. Krok po kroku. Dziękuję.